To trzynasty konkurs recytatorski gminny, w którym uczestniczą dzieci od klas 1 do gimnazjum włącznie. Konkurs rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych, ze względu na rozwój dziecka i możliwości, więc są to klasy 1-3, później klasy 4-6 oddzielnie klasyfikowane i gimnazja. Łącznie, ja już chyba powiedziałem, 39 uczestników. Jaki jest poziom tego rocznego konkursu? Można powiedzieć ostrożnie na razie, ponieważ jesteśmy w połowie, że zróżnicowany. Można obserwować dzieci z klas tych 1-3, które świetnie, pięknie i bardzo interesująco podają te teksty, które się nauczyły. I równocześnie można obserwować już w tej chwili powiedzmy dzieci, które są nieco starsze o 2-3 lata. A, a zdarzają się oczywiście, tak jak i wszędzie, jakieś, jakieś pewne nieporadności, ale to wynika z tego, że i duża ilość osób zdecydowała się na udział w konkursie. Ten konkurs trwa zawsze u nas co roku kilka godzin. Bywały takie lata, że trwał do 17 po południu, ale myślę, że w tym roku wyrobimy się do obiadu. No cóż, wszędzie tam, gdzie jest duża ilość chętnych, zdarzają się przeróżne, oczywiście, sytuacje, jeżeli chodzi o poziom. Ale generalnie, dzieciaki w każdym roku, większość dzieci prezentuje taki poziom, którego się nie można wstydzić. Czy za rok możemy się spodziewać kontynuacji konkursu? Jak powiedziałem, jest to 13 konkurs, podobnie jak 13 będzie w maju przegląd teatrów dziesięcy i młodzieżowych, a więc gdzieś w granicach roku 2000 rozpoczęliśmy pewne stałe imprezy. Podobnie było z, z naszym styczniowym. Przeglądem, przeglądem teatrzyków jasełkowych. Więc te cyfry oscylują wokół i festiwalem Koronki. Więc wszystkie te cyfry, daty oscylują wokół edycji, oscylują wokół 12-13. I oczywiście nie, nie puszczamy tego, bo gdybyśmy z tego zrezygnowali, to byśmy zrezygnowali z rzeczy, do której. Dużo chętnych jest każdego roku, a szkoda by to było. I myślę, że jest to edukacyjnie bardzo y, takie y, korzystne. Dostarcza też y, nowych y, członków do tyktaczyków amatorskich, których działa ją w każdej szkole i które zobaczymy w maju. A internauci również myślę za Waszym pośrednictwem. Y, więc część tych dzieci zobaczymy pewnie tam również. No, a myślę, że w ogóle poezja rozwija, rozwija wrażliwość dziecka, można mu powiedzieć, jakie błędy popełnia, dykcyjne, lekcyjne, więc to, to myślę jest bardzo ważne.